Wow. Siemaneczko widzę, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Don't Knock Twice. Moi drodzy, montowałem dla was odcinek i odkryłem kilka istotnych szczegółów. Pierwsza rzecz to rzeczy, które w teorii się świecą, są podpowiedzią. Druga rzecz, moi drodzy, bardzo ważna, zdjęcia są podpowiedzią co do rzeczy. Zauważcie, że tutaj widać ewidentnie wyróżniający się przedmiot i jest to oczywiście ogień. Tutaj związany z lalką, pamiętamy, w kuchni. Więc zdjęcia mówią nam w teorii, gdzie są te przedmioty. Nie wiem, dlaczego te się akurat świecą, tak, bo ostatnio je odkrywałem. Być może się zresetowały niektóre. Moi drodzy, jako że one się zresetowały, miejmy nadzieję, że nie. A gdzie jest siekiera? Siekiera jest w pomieszczeniu jednym. Dobra, ale z tego co słyszę, gra muzyka. Przejdźmy się tam. To było tu, to było tu i to było tu. I po lewo, jak dobrze pamiętam, była kuchnia. Tak jest tam. To była kuchnia po lewo. Music. Witamy. Shit, here we go again. I zobaczcie, że to jest ten amulet. Z tyłu. Właściwa notatka pomoże ci odnaleźć duszę sługi. Gdzie może być amulet? Nie mam pojęcia, widzowie. Ale my z tej... skorzystamy podpowiedź. Zobaczmy, co tutaj mamy. To jest to zaginięcie, prawda? Tak jest. Mamy mały problem, bo ostatnio miałem siekierę. Siekiera oczywiście umożliwia otwieranie drzwi. Tak jest. Swoją drogą tutaj też jest zniszczone. Ja tu ostatnio nie zniszczyłem tego po drugiej stronie. I tu są ślady, ale oczywiście wyjść na zewnątrz nie możemy. A tu jest, zobaczcie, akurat otwarte. Tu była łazienka. Słuchajcie, tu była łazienka, ale tu było jeszcze... zresetowało się. Tu było jeszcze jedno zdjęcie, które chciałem wam pokazać. Zauważcie, że tu mamy pierścionek. To jest prawdopodobnie kolejny przedmiot. Nie mam... ujawnia tajemnicę powietrza. Więc... jak było? Okej, przyda się oczywiście. Wydaje mi się, widzowie, że musimy tutaj bardziej się rozglądać. Przy okazji niektórych tutaj... decorating. Nie mogę tego tworzyć, nie mogę tutaj nic otworzyć. Jest tutaj oczywiście... co się dzieje? Lalka w kuchni się pali. My już raczej... o, zgasła mi. Raczej już nie musimy iść do kuchni, bo zresztą tam była cały ten skrypt, gdzie iście, były zamknięte drzwi. Więc zobaczymy, co dalej. Tu oczywiście sprawdzaliśmy, tu sprawdzaliśmy. Muszę znaleźć to pomieszczenie na górze, gdzie była siekiera. Siekiera jest obowiązkowa. Słuchajcie, jest... o, jest siekierka. I jest jakiś fragment, który sobie ostatnio przerwaliśmy. Kuto, wypuść, a to podnieść. Dobra. Znaczy lewy przycisk podnieść. Nic tutaj nie mamy. Okej, dobrze. Słuchajcie, mamy jedną podpowiedź. I tą podpowiedzią oczywiście jest nic innego jak... tutaj w ogóle to wygląda, jak można byłoby wejść, ale nie mogę. Tak? Nie. Tutaj oczywiście nic więcej nie ma, ale moi drodzy widzowie, jest safe. Safe? Wydaje mi się, że to jest rok urodzenia naszej córki, a jednak nie. No to bardzo ciekawe. Czyli wypadałoby znaleźć odpowiednią notatkę. Byłem święcie przekonany, że to jest rok urodzenia naszej córki. Otóż nie. Moi drodzy, wiemy, że na dole była klamka zamknięta. Tu już byliśmy. Tutaj wszedłem. Obrazy do kuchni tędy. Chyba tu, tu i tu, prawda? Dobrze idę czy nie? Tak jest. Tu gdzieś były zamknięte drzwi, pamiętacie to? Tutaj słyszę, że jakiś dźwięk jest, ale nie mam pojęcia jaki. Czy to jest szafa? Oby nie. Oby tak. No niestety. Wow. No to... to... znowu to dziecko.
To jest wykonany, wykonanie. To ty jesteś ten śmieszek. Ale nic tu więcej nie ma? Widzę, musimy to sprawdzać po 5 razy, bo tak naprawdę w tej grze może być wszystko gdzieś. Okej, dało się. Dziwne to jest. No nic. Widzicie? Te rzeczy już się nie powinny świecić. Ta się przynajmniej nie świeci. Dobrze, widzowie. Gdy coś znajdę, to z pewnością będziecie wiedzieć. Bo po prostu zostawię wam materiał. A ja tymczasem idę eksplorować. Właśnie, tu była rzecz. Sprawdźmy jaka. Kaczuszka? Nic więcej. Po prostu kaczka? Nic? Serio, tam była ukryta tylko kaczka? A może trzeba zanieść ją do wanny? No nic, sprawdzę. Kaczuszka, mą kaczuszkę, proszę. Okej, tutaj jakby coś należało rzucić, ale co? Nie mam pojęcia. A to gdzie nas zaprowadzi? O właśnie. Może tutaj. Świecę. A tutaj tego miejsca nie kojarzę, zobaczcie. No nareszcie coś ruszyliśmy z fabułą. Piwnica. Basement. I to kartka, której nie mieliśmy, więc bardzo dobrze. Z pokolenia na pokolenie opowiadano tę bajkę dzieciom, żeby nie uciekało od rodziców daleko w las. Dziecko znalazło domek, którego drzwi strzegł rogaty kozioł. Kozioł wprowadził dziecko do środka, jednak wyjść z tego domu już się nie da. Widziano także starszą kobietę, która będzie po lesie poszukając zaginionych dzieci, żeby zabrać je do swojego domu. Wątek może się trochę zmieniać, jednak kozioł jest zawsze obecny w tej bajce. Okej. Teraz już musimy być tutaj uważni, bo mnie nie było. Kartek mi bardzo mało zostało ogólnie. Przeczytaj. Słab. Czy tu jest... To jest druga siekiera. Czy tędy da się przejść w ogóle? Znalazłem basement, ale co nam to daje? Tam się nie da przejść. To tak jakby gra sugerowała mi, że tu mogę coś zniszczyć. O właśnie. Tutaj nie. Chyba, że tu coś jest po lewo. O, a co tu było? Nie, dostałem osiągnięcie, widzowie, ale nie mam pojęcia jakie. No dobra, ciśniemy dalej. Dało się. Ale jak ja chcę tam... Wyobraźcie sobie, że nie mogę się tam przedostać. Nie mogę, po prostu nie mogę. O. A do czego to służy? Bardziej nie mogę. Mamy cię. Nareszcie, słuchajcie, jakiś progresik, bo już się zaczynałem martwić, że nie damy rady. Kolejne zdjęcie do kolekcji. Oby tu był jakiś item, proszę. Bardzo by to nam pomogło. Niestety. Swoją drogą, tych matrioszek jeszcze jest 6. Kolejne zdjęcie. Z tyłu. Odgarnij kamienie, żeby wykopać jej zgniłe zwłoki. I jest korona. Korona jest ostatnim przedmiotem. Kamienie? Ale gdzie tu są kamienie? Nic, ale nic tutaj więcej nie ma. Moi drodzy, słuchajcie, chyba się poddaję i poszukam po prostu jakiejś podpowiedzi w internecie, bo naprawdę jest teraz cholernie ciężko.
Wow. Widzowie, słuchajcie. Odkryłem pewną rzecz. I szczerze mówiąc, w życiu bym się jej nie domyślił. Nawet nie spodziewałbym się, że tam trzeba szukać. Słuchajcie, będziecie chyba zaskoczeni nieprawdopodobnie, nie? Mam dla was prawdziwą bombę. A mianowicie tu przy fortepianie, gdzie było zdjęcie, moi drodzy, tu można było uderzyć siekierą. Ja tego nie zauważyłem kompletnie. I zobaczcie, co tu się wydarzyło, także jestem kompletnie zaskoczony. Zobaczmy, co tutaj jest, bo już się bardziej nie przyglądałem, nie będę aż tak oszukiwać. Tu coś mamy. To jest w ogóle przejście, nie wiem gdzie. Co my tu mamy w ogóle? Chyba muszę wyrzucić na razie tę broń. O, a bo ma... Okej, zniszczyłem jakieś przypadkowo broń. Tak, tutaj nic nie można klikać. Tutaj jakiś jest obraz, nie można. Tu jesteś. Dobrze. Tutaj nic nie mogę zrobić. Co my tu mamy, widzowie, wesołego? Kompletnie nie mam pojęcia. Ha, na dół. No dobra. Takie buty. Wezmę siekierę na wszelki wypadek. Okej. No gra, zobaczcie tutaj. Spostrzegawczość jest na innym poziomie. Jest item. Jest pierwszy. Jest item. Very nice indeed. Duch. Pewnie ta pajęczyna, nie? Więc my tutaj coś jeszcze znajdziemy. A, to jest to przejście. Okej, byliśmy tutaj. Okej, bardzo cwane. Muszę przyznać, że to było bardzo cwane. Ale wciąż nie wiemy, jaki jest kod do sejfu, moi drodzy. A tam chyba nie było żadnej podpowiedzi, prawda? Nie, raczej nie. Moi drodzy, dajcie mi chwilę, zaraz to ogarniemy. Widzowie, dowiedziałem się, jaki jest kodzik. Podobno jest 4862, ale jak oni to wynaleźli, słuchajcie, nie mam zielonego pojęcia. Wybaczcie mi to, ale słuchajcie, naprawdę spędziłem bardzo dużo czasu. 8. Na to, słuchajcie, żeby wam ten gameplay po prostu docisnąć do samego końca. Siemanko. No tam jeszcze zajada się. Okej, tak jak mówiłem, bardzo mało intuicyjne jest to otwieranie. Mamy, słuchajcie, ostatnią rzecz. Tak jest. Możemy sobie wesoło jeszcze wziąć rozpylacz. Moi drodzy, nie mam pojęcia, jak oni to wymyślili, no ale okej, ostatni przedmiot przed nami. Albo i nie. Szybciej, słyszę, że coś jest w piwnicy. My już w piwnicy byliśmy. Pokazałem wam, już sam ją znalazłem. Wiem, gdzie ona jest. Muzyka, konkrecik teraz. Musimy jakoś wyjść stąd. I nie wiem, którędy jest najszybciej. Mam nadzieję, że tędy. Zobaczmy. Tak jak mówię, czasem odnaleźć się w tej grze nie jest łatwo. Słuchajcie, ja mam na liczniku 35 minut. Wy prawdopodobnie będziecie mieć około 10. Także to już wam prawdopodobnie mówi, ile czasu mi to zajęło, nie? Więcej. No zobaczmy, są tutaj itemy? Faktycznie są. Stał nam tylko i wyłącznie jeden. Musimy wyjść na zewnątrz. Tędy. Ups, ups, ups. O, już się przestraszyłem, że trzeba będzie od nowa wykonywać te zadania. Oby nie. Otwieramy oczywiście. I biegniemy do pi... Dni... Cyno. Gra się czasami ładuje, ale to nie jest coś, na co mam wpływ oczywiście. Wydaje mi się, że to było tutaj. Czemu muszę być zawsze nie w tę stronę, którą pcham? I tu była piwnica, moi drodzy. Teraz już dobrze.
Zobaczmy, co tu się wydarzyło. Ja wiem, że tu było zdjęcie. Zdjęcie to oczywiście podpowiedź. Tu była jeszcze notatka. Tutaj już sobie pamiętacie. Uruchomiłem i coś było na odnośnie do kamieni. A widzicie. Jest itemek. Czyli został... Czerwono jakoś się nam tu zrobiło, nie? Czy to moje przekrwione oczy? Chyba pospieszmy się. Pentagram. Ono wraca po ciebie? No i pytanie teraz, nie? Czy speedrunning jest tu potrzebny? Czy mo... No tak, drzwi. Jakby w każdym horrorze, jak tutaj ktoś musi się przewrócić, tak tutaj trzeba jeszcze pokonać drzwi, bo przy... Podejrzane. To było tutaj, prawda? Cieszę się, że nie każe tutaj deweloper iść jeszcze naokoło. Okej. Trzęsienie ziemi. Fajerwerki? Nie mogę rozpylić. Wszystko płonie. Ja płonę? Don't knock twice. Nie ukrywam, że to rozgryzłem już sam. Oh shit. No dobra, szukamy córki. Na pewno trzeba iść przed siebie, nie? Muzyka jakaś taka głośniejsza? Przypadek? Nie sądzę. Kości? Zostały rzucone? Czyżby? O, panie. Podpalić? To moja zguba? Bo jeśli... King? Wiecie co, nie będę zwiedzać już tej jaskini. Że będę po prostu z flamethrowerem tutaj biegł cały czas. Zostaw mnie, no. Ja chcę uciec stąd. Okej, udało się. Czyżby? O. Co to za śmieszkowanie? Zabiją? Ale jak? Ej, odejmij to. Gdzie ona jest? Machaj tym, no! Paluszki! Trafię! Dobrze! Coś wolne te animacje się zrobiły, widzowie. O mój! Do końca! Walka z bossem? Wow! Będziesz moja? Pokażę to pomieszczenie. Ciemno? Chyba rozwaliłem swoją córkę na koniec. Ale nie wiem, czy dało się tutaj jakoś inaczej to rozegrać, nie mam pojęcia, widzowie. Horror bardzo nierówny. Jeżeli chcecie posłuchać, jaką mam opinię na jego temat, niestety horror bardzo nierówny. Frustrujące momentami, słuchajcie, jest to zagubienie. Trudno tutaj rozgryźć, co autorzy mieli na myśli, w którym kierunku należy się wybrać. Ja bardzo lubię takie gry, w których progres jest...
porządku. Mam wrażenie, że tutaj tego zabrakło. Tutaj, oczywiście poza spostrzegawczością, tutaj naprawdę trzeba było się nieźle skupić. Ja tutaj wiem, że wy macie dużo jaśniejsze ekrany, bo już oglądałem. Ja natomiast miałem dużo ciemniej. Tak jak słuchajcie, przy tym pianinie, przy tym kot nie mam pojęcia skąd został znaleziony. Ja po prostu znalazłem takie w internecie, po prostu takie wpisałem. A dalej już oczywiście wróciliśmy na dobre tory i faktycznie gra stała się dużo prostsza. Mimo wszystko gierka była nieprawdopodobnie obiecująca i pierwszy odcinek wydaje mi się był rewelacyjny, drugi raczej, słuchajcie, już mniej. Recenzję oczywiście przeczytacie moją pełną na Steamie, także zachęcam, będzie mi bardzo miło. No i oczywiście zapraszam was już na kolejne horrory, jakie na pewno pojawią się na moim kanale. Dziękuję, że byliście i mam nadzieję, że wam się podobało. Do następnego, jo!